zniknie z rynku w 2025 roku, ale zanim to nastąpi, da nam duży silnik, dużą moc, warczący wydech, żadnych prądów, kompromisów. Ford Focus ST, jeden z ostatnich samochodów typowo dla kierowcy. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jestem za kierownicą Forda Focusa w wersji ST. W chwili, gdy to oglądacie, pewnie mamy już Sylwestra albo jesteśmy już po, ale ja, gdy to nagrywam w tej chwili, mamy święta. I powiem Wam, że mam fantastyczny powód, aby zostawić sałatki, wyjść z domu, nawet przy takiej pogodzie i po prostu tym samochodem pojeździć. Bo podkreślam, nie wyszedłem tylko po to, aby nagrać ten materiał, ale ja chodzę sobie w dzień, wieczorem, aby tym samochodem, nawet tak zupełnie bez celu, po prostu pojeździć. Ale zanim do niego, jeszcze chwila na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, czyli serwis, w którym sprawdzicie historię używanego samochodu, którym jesteście potencjalnie zainteresowani. Jak to działa? Sprawdźmy sobie najlepiej na przykładzie konkretnego samochodu, w tym przypadku Focusa. I mamy pierwszego bohatera, który co prawda nie był poważnie uszkodzony, ale sprawdzamy stan licznika kilometrów. I co my tu mamy? Proszę bardzo, z 239 tysięcy zrobiło się 150. No to sprawdzamy kolejnego, zobaczmy sobie zdjęcia. I ten samochód był uszkodzony, i to wcale nie delikatnie, ale sprawdźmy też przebieg. Klikamy stan licznika kilometrów i proszę bardzo, jeszcze lepiej. Z 321 tysięcy w 2022 roku, w 2023 zrobiło się 199 tysięcy. Także ja takie samochody na pewno omijałbym z daleka. Jeśli chcecie sprawdzić takie rzeczy i wiele innych, to pamiętajcie o pobraniu raportu, tym bardziej, że z linka, którego macie w opisie do tego filmu, zrobicie to 10% taniej. Także serdecznie polecam, a my wracamy do testu. Dobra, lecimy z tematem, ale muszę zrobić taki króciutki wstęp. To jest Focus w wersji ST, czyli samochód, który w zasadzie staje się na rynku takim białym krukiem, czymś co, albo za chwilę, czymś takim będzie, bo nie oszukujmy się, tych samochodów za 2-3 lata pewnie na rynku nie będzie w ogóle. To jest klasa, która niestety, tak jak na przykład klasa D, pomijając premium, ale takie samochody jak Accord, Mondeo, Insignia, te samochody po prostu znikają i ja nad tym ubolewam, bo to są auta, to jest klasa, którą ja na przykład bardzo lubię. Wiadomo, dziś każdy chce mieć SUV-a, crossovera, coś wyższego, ale tak samo dzieje się z hot hatchami. I nie mam na myśli tylko oczywiście samochodów szybkich w wersji hatchback. Nazwijmy to ogólnie. Przykładowo, ja pamiętam czasy, które uwielbiałem, gdzie na naszych drogach, to oczywiście nie były samochody, że tak powiem, masowe, ale zobaczcie, ile było Subaru Imprezy w wersji WRX, już nie mówię o STI, czy Hondy Type-R. No dzisiaj to w zasadzie można powiedzieć, że podobno istnieje człowiek, który widział Type-R-kę na polskiej ulicy, ale to taka legenda miejska, mówię o nowej Type-R-ce. Chociaż muszę Wam przyznać, że ostatnio jak odbierałem nową CR-V z parku prasowego, to stała tam w salonie nowa Honda Civic Type-R. Wyglądało to fantastycznie, tylko nawet się nie mogłem tym przejechać, więc te samochody z rynku znikają, właśnie limuzyny czy hot hatche. I ten wstęp ma na celu podkreślić dwie rzeczy. Raz, że te samochody właśnie giną, a dwa, pamiętajcie, że to nie jest tak, że to chodzi tylko o moc. Ten samochód ma prawie 300 koni, ja zaraz o tym powiem, ale w tego typu samochodach nie chodzi o samą moc. Dzisiaj 280-300 koni to nie jest nic nadzwyczajnego w samochodach. Bardzo dużo modeli możecie sobie kupić, te wszystkie pluginy i tak dalej, czy po prostu samochody, które są mocne, ale to nie jest to samo. Tutaj chodzi o to, jaką radochę z jazdy takie samochody potrafią dać, jak one jeżdżą. To są po prostu pewnie jedne z ostatnich, patrząc na to, co dzieje się i co będzie działo się w motoryzacji, pewnie jedne z ostatnich samochodów typowo dla kierowcy. I za chwilę do tego przejdę, ale ostatnia rzecz tytułem wstępu. Ja teoretycznie powinienem poświęcić 15 sekund na bagażnik, miejsce, wykonanie i tak dalej, a całą resztę to wziąć Focusa na tor, latać bokami, mówić, jak ten samochód spisuje się tam. Tylko z moich obserwacji, po prostu z tego, co dzieje się na rynku, to tego typu samochody, nawet w takiej wersji, też zaraz o tym powiem, mało kto kupuje po to, żeby latać tym na torze. To są samochody na co dzień, mimo tego, że to jest dość hardkorowy model. Także ja ten samochód przetestuję właśnie w ten sposób. Jeździłem nim na co dzień i tak właśnie o nim będę dziś opowiadał.
Także do rzeczy, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tam na szczęście czterocylindrowy, benzynowy silnik EcoBoost. Ma on 2,3 litra pojemności, dysponuje mocą 280 koni mechanicznych, maksymalny moment obrotowy to 420 Nm. Fokus tej wersji rozpędzi się maksymalnie aż do 250 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 5,8 sekundy. Ok, to są takie podstawowe cyferki. To, co jeszcze musicie wiedzieć, to Focus, którego aktualnie testuję, to wersja hatchback i to wersja ze skrzynią manualną. I to jest też ważne dlatego, że tylko i wyłącznie do takiej specyfikacji ST hatchback, skrzynia manualna, możemy domówić pakiet performance. A to jest coś, co zmienia ten samochód nie tylko wizualnie, ale zmienia jazdę tym samochodem, charakter tego samochodu, czy charakter jazdy tym samochodem. Więc słowo na temat tego, co taki pakiet nam konkretnie daje. A dostaniemy tu zarówno elementy wizualne, takie jak lakierowany w kolorze czarnym dach i obudowy lusterek bocznych, tylny spoiler i dyfuzor, ale także 19-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, wraz ze świetnymi oponami Pirelli P0 Corsa, no ale dodatkowo mocno wpływające na charakter samochodu zawieszenie gwintowane z możliwością regulacji, a także przedni układ hamulcowy Brembo z większymi tarczami oraz zaciskami lakierowanymi w kolorze czerwonym. Prezentowany pakiet dostępny jest aktualnie za 16 500 zł. Trzeba również zaznaczyć, że nie jest dostępny w połączeniu z opcją dachu panoramicznego oraz zawieszenia adaptacyjnego. Dobra, także wiecie już, czym jadę, o czym dzisiaj będziemy mówili, także przechodzimy dalej i sprawdzamy, czy ten samochód odnośnie przestrzeni nadal nadaje się na co dzień. Zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością 341 litrów i mówimy tu o wersji z lepszym, opcjonalnym nagłośnieniem Bang & Olufsen oraz z zestawem naprawczym. Natomiast wersja ze standardowym audio posiada litrów 392. To kufer mamy z głowy, a teraz standardowo miejsce na kanapie. Przypominam, że mam 182 cm wzrostu i mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Nie dotykam kolanami do fotela kierowcy, stopy bez problemu schowam pod niego, a trochę się tego bałem, patrząc na to, że mamy tutaj sportowy samochód i teoretycznie bardzo nisko opuszczony fotel. Ale nie, jest pod tym względem dobrze i tak samo dobrze jest nad głową. Ja przy swoim wzroście do dachu nie dotykam, jest mi tutaj naprawdę bardzo wygodnie. Także podsumowując, jeśli ktoś miał obawy o to, że Ford Focus w wersji ST zatraci swoje cechy, nie wiem, czy chcę nazywać je cechami rodzinnymi, no ale chyba tak, chyba mogę coś takiego powiedzieć. No to jeśli bagażnik i przestrzeń z tyłu możemy nazwać cechami rodzinnymi, to nie, Focus w wersji ST tych cech nie zatracił. Lecimy dalej i przeskakujemy do przodu, bo tu tak naprawdę zaczyna się cała zabawa. Na początek kilka słów o samym wykonaniu i materiałach, bo przyznam Wam szczerze, że mnie to zaskoczyło na plus. Ja spodziewałem się czegoś gorszego, to jest nawet miękkie, to jest całkiem dobrze spasowane. Oczywiście im niżej, tym gorzej, bo gdzieś tutaj jest już taki twardszy plastik, ale on nadal jest całkiem ok. Moim zdaniem Ford zrobił ogromny przeskok, może inaczej, odnoszę się do tych osób, które mają w głowie Forda sprzed, nie wiem, 10 lat. To są zupełnie inne samochody w tym miejscu. Naprawdę jest tutaj ok. Natomiast rzecz, która może być, na pewno będzie kontrowersyjna, to ten wyświetlacz. Po pierwsze zobaczcie, jakiej on jest wielkości. Nie wiem, przykładam swoją rękę do tego. To jest już taki mały monitor. Wiadomo, wszystko idzie dzisiaj w tym kierunku. Nie wiem, Mercedes to ma już tutaj 3 wyświetlacze. Tak to już będzie, ale ten ekran jest naprawdę ogromny. Całe szczęście, że on nie wystaje tutaj na pół metra, bo to byłoby już takie sobie. On jest w miarę nisko, mimo swoich rozmiarów, ale zobaczcie, całe sterowanie, żeby Was nie zmyliły te przyciski, całe sterowanie klimatyzacją, czyli zimniej, cieplej, czy to kierowca, czy pasażer, zmiana kierunku nawiewu i tak dalej, klimatyzacja, to wszystko przeniesione jest tutaj. Całe szczęście, że nie trzeba klikać gdzieś tutaj, żeby w ogóle wejść do menu klimatyzacja i dopiero sobie, że tak powiem, to wszystko zmieniać. To wszystko wyświetla się cały czas tutaj na dole, więc o tyle plus, że po prostu jadąc cały czas to mamy wyświetlone, no ale jest to już dotykowe, więc trzeba w to trafić. Chociaż zawsze to krytykuję i nadal to krytykuję, ale powiem, że to responsywność tego jest taka, że ja praktycznie zawsze w to trafiam, to się włącza, więc o tyle dobrze, ale niestety jest dotykowe. Powiem też jeszcze, że często obserwuję coś takiego, że jeśli przerzucimy całość obsługi samochodu do wyświetlacza, to pomysłowość projektantów kończy się w tym miejscu. Wszystko, co jest poniżej, to jest trochę na zasadzie, no zróbcie tam coś, nie zostawimy pustego miejsca, nie wiem, może wsadźcie tam przycisk max odnośnie klimatyzacji na szybę.
Czepiam się oczywiście, bo tutaj na przykład jest o tyle pomysłowo, że mamy cały czas pod ręką przycisk od start-stop, jeśli ktoś tego nie lubi. To można sobie to włączyć czy wyłączyć bez żadnego problemu i szukania gdzieś, gdzie nie wiadomo, gdzie to jest. Mówię chyba bardziej o takim aspekcie czysto wizualnym, że często nie ma na to pomysłu. Tutaj na szczęście jest chociaż ten start-stop. No i też uruchamianie samochodu mamy w tym miejscu, jakby ktoś szukał. Nie ma tego tu, nie ma tego tu, nie ma tego tu, jest tu. Co do samej obsługi, to powiem Wam, że nie wiem, może to jest po dosyć długiej jeździe kuprami, ale ja się tutaj odnajduję w miarę szybko. Podoba mi się, jak to jest zrobione wizualnie. To działa dość szybko. Tak jak powiedziałem, responsywność jest bardzo ok. Nie jeździłem na fabrycznej mapie, więc o niej Wam nie opowiem. Ja ich nigdy nie używam. Czemu? Bo zawsze jeżdżę na Android Auto czy na Apple CarPlay, a te są tutaj bezprzewodowe, także super. No i z rzeczy, które się wyświetlają, mamy jeszcze zegary. Ja te zegary bardzo lubię, mi się to niebieskie podświetlenie czy oświetlenie bardzo podoba, ale na pewno nie będzie tak w przypadku każdego czy każdej z Was, bo one są mocno charakterystyczne, a to jest coś, co nie zawsze podejdzie każdemu, więc sobie to sprawdźcie. Bardziej jeśli miałbym się do czegoś przyczepić, to powiem, że zmieniając tryby jazdy, a pewnie tym będziemy bawić się tu często, zmienia się wygląd czy podświetlenie zegarów i nie możemy tego zmieniać. Czyli jak macie tryb sportowy, to nie możecie mieć na przykład tych niebieskich zegarów, więc no tutaj tak, mamy taką sytuację. No i ostatnia rzecz z multimediów to system audio. Ja mam tutaj nagłośnienie Bang & Olufsen. I powiem Wam tak, gdyby ktoś zapytał, czy warto do tego dopłacić, no i jak to gra? To gra to dobrze, ale ja tym systemem zachwycony na pewno nie jestem, mimo tego, że to jest jedna z moich ulubionych firm. Oni mają sporo bardzo dobrych rzeczy i to nagłośnienie dla 95% osób pewnie będzie super. Dla mnie, tak jak powiedziałem, ono jest ok, zachwycony nim nie byłem, ale ja za to nagłośnienie na pewno bym dopłacił. Czemu? Ponieważ bardzo często w przypadku takich uznanych producentów dopłata do systemu nagłośnienia jest bardzo duża. A tutaj ono kosztuje, niezależnie od wersji Focusa, 3200 zł. Moim zdaniem to nie jest kwota wygórowana, to jest skalkulowane dobrze i moim zdaniem warto tę kwotę dopłacić. Ale dobra, co prawda zostajemy jeszcze chwilę we wnętrzu, ale przechodzimy już do elementów, które bardziej bezpośrednio wpływają na to, jak się tym samochodem jeździ. Fotele. I zobaczcie, te fotele mają emblemat Ford Performance. I to nie jest tylko pusty znaczek, że tak powiem, jeśli można tak powiedzieć. To są przede wszystkim kubełki. Pamiętajcie, że kubełki to są fotele, w których mamy zintegrowany zagłówek. I to nie jest już na samym starcie coś, co będzie odpowiadało każdemu. Myślę, że tak bardziej praktycznie to, jeśli kupujecie taki samochód dla siebie, ale jednak będzie z Wami jeździła żona, to jeśli planujecie jeszcze trochę z nią pomieszkać, to zanim taki samochód zamówicie, weźcie ją na jazdę testową, niech ona tutaj wsiądzie, niech ona się przypasuje. Szczególnie, że mamy tutaj cały pakiet, łącznie z tym gwintowanym zawieszeniem. Więc niech ta żona sobie tutaj wsiądzie, niech się przejedzie, nie po autostradzie, tylko po takich bocznych dróżkach, tam gdzie właśnie trzęsie, tak jak teraz, i niech to sprawdzi, niech zobaczy, że tego nie będzie mogła regulować i niech się tutaj przypasuje. Tak samo przypasujcie się Wy, pojedźcie gdzieś w trasę. Bo jestem przekonany, że dla wielu osób to będą najlepsze fotele na świecie. One są mega wygodne. One mają certyfikat AGR, co już samo w sobie mówi, że to są fotele stworzone do, nie wiem jak to powiedzieć, zajęcia się Waszymi plecami, Waszym kręgosłupem. To jest fotel, który z każdej strony, czy odnośnie siedziska, czy oparcia, się do Was dopasowuje. Jesteście okalani z każdej strony. To oczywiście nie jest tutaj po to, aby latać tym Focusem po autostradzie po 1000 km na raz, tylko to jest na tor, czy po prostu do sportowej, dynamicznej jazdy. Abyście nie przesiadali się na drugi fotel gdzieś tam na zakrętach. Te fotele do sportowej jazdy są przefantastyczne, do jazdy na co dzień dla mnie też są przefantastyczne, chociaż ja mały nie jestem, a mieszczę się tutaj bez żadnego problemu, przy czym podkreślę chyba trzeci raz, koniecznie, ale to naprawdę koniecznie sprawdźcie to na sobie, nie na nikim innym, nie słuchajcie sprzedawcy, nie słuchajcie mnie, nie słuchajcie nikogo innego. Wy będziecie tym samochodem jeździć, to Wam ma być wygodnie, musicie to sprawdzić po prostu na swoich, na sobie. O. W każdym razie ja te fotele uwielbiam, jestem w nich zakochany. Fajnie, że mamy tutaj tą przednią część fotela. Możemy sobie wysuwać, regulować. Dzięki temu łatwiej się po prostu przypasować. Mam jedno zastrzeżenie. To jest fotel elektryczny, regulacja jest bardzo ok, ale ja myślałem, że jednak opuszczę go niżej. Ja lubię jeździć tyłkiem po samej ziemi, lubię siedzieć bardzo nisko, szczególnie w takim samochodzie. No to już uważam, że naprawdę powinno siedzieć się tu bardzo nisko. Siedzi się w miarę nisko, ale ja jednak zrobiłbym to jeszcze niżej. To jest moje jedyne zastrzeżenie. Cała reszta dla mnie jest fantastyczna. Lecimy dalej już do samej jazdy.
280 koni, poniżej 6 sekund do setki i manualna skrzynia. To już nawet na samym papierze czy w katalogu brzmi bardzo dobrze, ale dokładnie tak samo jest na drodze. Powiem Wam szczerze, że już dawno nie jeździłem samochodem, który dał mi tyle radochy z samego prowadzenia. Mimo tego, że miałem ostatnio Cupry i to te mocne Cupry w wersji VZ, to są przefantastyczne samochody, ale jeśli chodzi o samą jakość prowadzenia, to nawet te Cupry Focus bije na głowę. Oczywiście jakość prowadzenia to jest w zasadzie znak rozpoznawczy Forda, nie tylko w wersji ST. Praktycznie każdego Forda od lat. Tak jest też tutaj, ale Focus ST to jest inny poziom. To jak ten samochód skręca. Tu naprawdę latając po jakiejś krętej drodze, może nie byłem na serpentynach, ale jak macie jakąś krętą drogę, wydaje Wam się, że jedziecie troszkę za szybko, gdzieś tam Was wyrzuci za chwilę na zakręcie, to w zasadzie taki odcinek możecie pokonać ziewając jedną ręką. Nie polecam tego robić, to jest taka przenośnia. Czujecie każdy ruch kierownicą. Ten samochód robi dokładnie to, czego od niego oczekujecie, a nawet więcej. Bo podkreślę jeszcze raz, w Focusie ST wcale nie chodzi o samo przyspieszenie. Oto 0-100, czy nawet 0-50. Jasne, to jest samochód mega dynamiczny. Mamy manual, więc możemy się nim bawić. Może jedno zastrzeżenie, żebym nie zapomniał. Nie mamy tu napędu na 4 koła, bo może ktoś nie wie, więc o tym wspomnę. Ford cały czas się trzyma tego, że w Focusie, który ma prawie 300 koni, mamy napęd na przód. Nie mamy tu 4 łapa. Czyli jest ośka, jest duża moc, jest manual, co dzisiaj już znika, ale ręczny nie jest mechaniczny. To do zabawy, jak jest jakiś śnieg i tak dalej, byłoby super. Oczywiście nie byłoby wtedy auto hold, ale moim zdaniem przy manualnej skrzyni auto hold, czy jest niezbędny? Ja uważam, że nie. Bardziej chciałbym do tego samochodu w tej wersji taki klasyczny ręczny. Wiadomo o co chodzi. No ale tutaj takiego nie ma. Natomiast wracając do samej jazdy, coś fantastycznego. Ale jeszcze jeden aspekt, bo główne pytanie tutaj powinno brzmieć, czy tym da się jeździć na co dzień z pakietem Performance z gwintowanym zawieszeniem. Bo tutaj też słowo, jeśli mamy gwint, to nie mamy zawieszenia adaptacyjnego. Tam co prawda jest użyte słowo, że możemy je regulować, ale to jest regulacja mechaniczna, trzeba tam pozdejmować w środku parę rzeczy, kluczami to regulować. To nie jest taka regulacja, gdzie coś sobie tutaj naciśniecie, więc to zawieszenie jest mega sztywne. Powiem Wam szczerze, że ja na początku jak wsiadłem w ten samochód, to pierwsza moja taka myśl była, o nie, to nie jest samochód na co dzień. Ale pojeździłem kilka dni i zdanie zmieniłem. Na wszystkich krótkich, ale dosyć wysokich, takich poprzecznych nierównościach, spowalniaczach będzie tutaj Wami trzęsło niemiłosiernie. To zdecydowanie i to też sprawdźcie może właśnie z żoną, bo to może jej przeszkadzać, to może nawet Wam przeszkadzać. Tutaj w takich miejscach jest naprawdę twardo, sztywno i po prostu nieprzyjemnie, mało komfortowo. No musi tak być, jeśli ten samochód ma tak skręcać, ale szczerze, taka jazda na co dzień, myślę, że da się do tego przyzwyczaić. Oczywiście każdy, to podkreślam po raz kolejny, musi to sprawdzić na sobie, bo to jest bardzo indywidualny aspekt. Nie powinien się testujący nigdy wypowiadać w taki sposób, że sztywność zawieszenia będzie dla Ciebie dobra. Nie wiadomo, każdy musi to sprawdzić sam. Jest to samochód bardzo sztywny i polecam się do niego przypasować. Ja charakterystykę tego zawieszenia uwielbiam, moja córka by nie polubiła. I żona też. Także podsumowując, w tym aspekcie jest to zdecydowanie samochód dla kierowcy, ale jest szansa, że jakoś tam się z rodziną tutaj pogodzicie. No i jeszcze spalanie. Przeczytałem w kilku testach, że testujący potrafili tym samochodem spalać bardzo mało. Ja Wam powiem tak, jak wyskoczyłem gdzieś tam na drogę podmiejską i warunek jedziemy stale, nie wiem, powiedzmy 80, max 90, to faktycznie to spalanie spadało mi poniżej 7 litrów, nawet w okolice litrów 6. Natomiast w mieście zejście poniżej dychy, ja nie mówię o szaleństwach, mówię o takiej normalnej jeździe. Chcesz, to startujesz sobie w miarę dynamicznie, ale nie szalejesz, nie pałujesz tego samochodu, jeździsz normalnie. Nie udaje mi się tutaj zejść poniżej dychy. Pewnie da się to zrobić, jeżdżąc bardzo spokojnie, albo jeżdżąc tak jak teraz, gdzie mamy święta, jest pusto na drogach, chociaż ja mam 11.3. Widzicie, jak jadę? Jadę cały czas przepisowo, nawet często wolniej. Jakbym się może bardziej postarał, to gdzieś tam na te 8-9 bym zszedł, ale raczej spodziewajcie się tak realnie, oczywiście dodam, że mamy zimę, ale spodziewajcie się spalania około 10 litrów w mieście przynajmniej. Natomiast ekspresówka u mnie to było już tak 7,5, autostrada 8-9, tego typu spalania powinniście się tu spodziewać. Mówię oczywiście o takim spalaniu normalnym, jak będziecie szaleć, za przeproszeniem pałować, to będzie tych litrów kilkanaście. Zwrócę też uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza, fajniejsza, to osłonki, które wysuwają się podczas otwierania drzwi i to po prostu powoduje, że nie uderzymy my, czy na przykład dziecko, w samochód stojący obok samym lakierem. Także bardzo fajne i bardzo proste zabezpieczenie. A druga, mniej fajna rzecz, to
ogrzewanie przedniej szyby i te druciki, które tutaj po prostu widać. Może nie jest jakoś bardzo źle, tak jak na przykład było u mnie w Insignii, gdzie to było no już mega widoczne. Tutaj to też jest widoczne, da się do tego przyzwyczaić, da się z tym żyć, ale jeśli zwracacie uwagę na takie rzeczy, to raczej rzuci Wam się w oczy. Skrzynia biegów. Jedyne zastrzeżenia, jakie ja do niej mogę zgłosić, to, że chciałbym, aby był troszkę krótszy lewarek i troszkę krótsza droga prowadzenia tego lewarka podczas zmiany przełożeń. Oczywiście podkreślam, że mówię o tego typu samochodzie, bo pewnie odnosząc to do wielu rywali, pewnie to będzie dosyć krótki drążek i ta droga prowadzenia też nie będzie najdłuższa, ale jak na tego typu auto, to chciałbym, żeby to było troszkę mniejsze czy krótsze. Ale już sama obsługa jest ok, ta skrzynia nie haczy podczas zmiany przełożeń, przynajmniej podczas takiej jazdy, jaką ja robiłem, no nie byłem na torze, więc tam się nie wypowiem. Mnie się skrzynia ogólnie podobała. Natomiast zostają mi tutaj jeszcze dwa aspekty do omówienia, troszkę ze sobą połączone, czyli tryby jazdy i wydech. Bo to są rzeczy, które bardzo wpływają w tym samochodzie, czy powinny wpływać na to, czy to jest samochód po prostu na co dzień. Jak możemy sobie zobaczyć, tych trybów mamy 4. Śliska nawierzchnia, normalny, sportowy i tor wyścigowy. Same tryby możemy zmieniać z poziomu kierownicy, służy do tego przycisk Mode, możemy sobie nimi wachlować, albo przycisk S, który natychmiast wymusza tryb sportowy. I to, co mnie tutaj trochę zdziwiło, to nie mamy trybu indywidual, także nie możemy sobie poustawiać kilku rzeczy tak, jakby to nam konkretnie pasowało. To, co dostajemy, czyli te 4 tryby, to jest w zasadzie koniec. Omawiać jakoś szeroko chyba nie ma sensu, wiadomo jak to działa. Śliska nawierzchnia troszkę zdławia ten samochód, reakcja na gaz jest taka bardziej spowolniona. Tor wyścigowy, no to wiadomo, ale ja się chcę skupić na czymś innym. Czyli na trybie normal i sport, bo myślę, że to będą tryby, które będą najczęściej używane. I takie pytanie, które ja sobie postawiłem, czy między trybem normal i sport będzie taka różnica, że ten samochód właśnie w trybie normal stanie się grzeczny na tyle, aby być samochodem na co dzień dla każdego. I od razu odpowiem, raczej nie, bo ile w trybie sportowym, wiadomo, samochód staje się bardziej hardkorowy, wydech robi się głośniejszy i ja tego nigdzie nie przeczytałem, ale mam takie wrażenie, że w trybie sportowym coś tutaj z głośników jest dogrywane. Ale nawet jeśli tak, to jest to robione na tyle dobrze, czy na tyle dyskretnie, że ja pewny nie jestem. Bo w wielu samochodach słyszycie ewidentnie, że ten dźwięk leci z głośników. Tutaj nie wiem do końca, pewnie troszkę tak, ale żeby było jasne, same wydechy są naprawdę kapitalne. Zresztą posłuchajcie. Ciężko to nagrać, to trzeba po prostu usłyszeć z zewnątrz czy w środku, ale to, co chcę podkreślić, czy w trybie sport, czy w trybie normal, dla mnie, dla kierowcy, dźwięk tych wydechów jest przefantastyczny. Uwielbiam jeździć tym samochodem, w dużej mierze dzięki temu, ale jeździło ze mną tym samochodem kilka osób, nie stawiających, że tak powiem, w motoryzacji na sportowe wrażenia z jazdy i każdy zwrócił uwagę na to, że tu jest głośno. Fakt, ja dużo jeździłem w sporcie, ale specjalnie dla nich zmieniałem na normal i nadal słyszałem takie głosy, że to wszystko słychać. I dlatego tyle o tym mówię, bo ile Focus rozmiarowo, jeśli chodzi o bagażnik, przestrzeń w środku i tak dalej, jest samochodem zdecydowanie nadającym się na co dzień, to tak finalnie zawieszenie i wydech to są rzeczy, które zdecydowanie musicie sprawdzić, czy to będzie Wam pasowało, jeśli myślicie o Focusie ST jako modelowi, który ma dać Wam frajdę z jazdy na co dzień, ale jednak będzie to na przykład jeden samochód w rodzinie i też samochód dla wszystkich na co dzień. No ale dobra, żebyśmy mieli cały pogląd na ten samochód, to sprawdźmy sobie, ile takie cacko kosztuje. Prezentowany model występuje tylko w jednej, najwyższej wersji wyposażeniowej STX, a aktualny, podkreślam, promocyjny cennik otwiera kwota 167 280 zł za wersję ze skrzynią manualną, a Focus ST z automatem to już 177 230 zł. Dodajmy, że dopłata do kombi w każdej z wersji to 3000 zł. No i jeszcze wspomnę o lakierach, których do wersji ST za dużo nie mamy. Przykładowo niedostępny jest srebrny czy niebieski w różnych odcieniach, a prezentowany czerwony lub bardzo charakterystyczny zielony wymagają dopłaty 5100 zł. No i teraz tak. Powiem pewnie coś dziwnego, ale przy dzisiejszych cenach samochodów, gdzie za często bardzo normalne samochody trzeba dać 200 tysięcy złotych, to te kwoty, szczególnie jak uwzględnimy sobie jakiś tam rabat, który być może uda się uzyskać, to jest oczywiście nadal bardzo dużo. Ale to, ile radości oferuje Focus w wersji ST, to jest coś niesamowitego. Ja ten samochód uwielbiam, uważam, że cena jest duża, tak jak powiedziałem, ale jednocześnie jest dużo argumentów, które tę cenę potrafią uzasadnić.
Podkreślę po raz piąty. Tutaj nie chodzi o samą moc, tutaj chodzi o całość, o to, jak ten samochód jeździ i po prostu o to, ile radości na twarzy kierowcy ten model potrafi wywołać. I naprawdę kończąc, w czasach, gdy wszystko musi być elektryczne, musi być jakimś rodzajem hybrydy, taki klasyczny silnik, taki napęd, taki wydech, taka radocha z jazdy, to jest coś coraz bardziej unikalnego, coś, co coraz trudniej znaleźć w motoryzacji, a ja to wszystko tutaj w Focusie znalazłem. I ja ten model po prostu uwielbiam. Dajcie znać, co Wy sądzicie na ten temat, czy takim Focusem jeździliście. Może macie jakieś porównanie starych Focusów w wersji ST do tego nowego? To koniecznie podzielcie się tym w komentarzach. Przypomnę jeszcze, abyście ocenili ten materiał, to mi się naprawdę bardzo przydaje. A jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!